Troszeczkę miała tam kłopoty u Tequila Dance na starcie i ruszyła jako ostatnia. Natomiast tam bardzo ładnie poprowadziła Vinciane. To jest numer, zaprzęg numer 3, ale już tam w czołówce jest Ikamaya Werdery, która ruszyła tam najbardziej z zewnętrznej strony. I jest tam również Alban de Mort. Ciasno w czołówce, ciasno. Z tyłu na razie na ostatniej pozycji Tequila Dance, na przedostatniej Sibylle d'Alsay. A mają jeszcze jakieś 1200 metrów dystansu do pokonania. Tam mocno też Easy Tap poszła, to jest zaprzęg numer 5. Zaprzęg numer 5, czyli Easy Tap prowadzi. Blisko niej jest szóstka, Alban de Mort. Dalej Vinciane. Przy kanacie spokojnie Sibylle d'Alsay i na ostatniej pozycji Tequila Dance, to jest zaprzęg numer 4. Pół zakrętu, nadal Uzita na pierwszej pozycji. Tam większym kołem rozpędza się, ale idzie w duże koło, to jest Ikamaya Werdery. Oj, zaczęła galopować. Zaczęła galopować Ikamaya Werdery, także już musi zostać zatrzymana. Znaczy musi być odprowadzona na koniec stawki, a na prostą wyprowadzi Izita. Izita i ucieka, będzie atakować ją Sibylle d'Alsay. Izita ma przewagę, ucieka tutaj przy kanacie do celownika 350 metrów, atakuje go środkiem Sibylle d'Alsay. Są to zaprzęgi numer 5 i numer 7. Doskonałe Sibylle d'Alsay się tutaj rozpędza i atakuje Izitę. Sibylle d'Alsay. Do celownika jeszcze 150 metrów, tamta się nie poddaje i zacięta walka Izita i Sibylle d'Alsay. Dwa zaprzęgi, jeszcze 50 metrów do celownika, wydaje się, że Izita jeszcze tam przyspiesza w czołówce, ta znowuż wystawiła łeb i prawie równocześnie wpadły na celownik. Na trzeciej pozycji będzie Tequila Dance, a o pierwsze miejsce tam była walka Izita i Sibylle d'Alsay.